grosza znam. Pomóż wypełnić nam Boży plan. Oczyść nas z pychy i zmysłowości. Naucz pokory, Matko. Tego miejsca i nie może być naszego spotkania u stóp Pani Jasnogórskiej bez różańca. Dlatego teraz każdy, kto ma różaniec w kieszeni, w torbie, w zanadrzu, może przy habicie, niech go teraz chwyci w rękę, bo wspólnie modlić się będziemy właśnie rozważając radosne tajemnice różańca świętego i spotykając się z naszymi świadkami, tymi, którzy odkryli, że życie to coś więcej. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Prośmy o przymnożenie wiary, nadziei i miłości w naszych sercach, a dla wszystkich osób konsekrowanych o wytrwałość w ślubach czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Ta tajemnica to tajemnica rozeznania woli Bożej. To tajemnica wsłuchiwania się w to, co Bóg chce do mnie powiedzieć.
prośmy dobrego Boga o to, abyśmy nieustannie mieli uszy serca otwarte na Jego głos. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdjęłaś, Majejo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdjęłaś Maryjo, łaski pełna, błogosławionaś Ty między... Zdjęłaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieku. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Promieni, te ziemi krańczar zamieni.
Bądź Maryja, gdy dzień się kończy i mnie łapańczy, ziemia do snu się układa ku tej, co miłośnie nam włada. I nawet wśród cieniów nocy nie szczędzi nam swej pomocy. Na boku dzwonów się wzbija, zdrowaś Maryja, zdrowaś Maryja, zdrowaś Maryja. Na boku dzwonów się wzbija, zdrowaś Maryja, zdrowaś Maryja, zdrowaś Maryja. Zdrowaś Maryja, zdrowaś, 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 zdrowaś. Patrzmy na ekran i poznajmy historię błogosławionej Sandry Sabatini. Błogosławiona Sandra Sabatini. Często obserwowałam ją, gdy wchodziła sama do kaplicy, z lalką w jednej ręce i różańcem w drugiej. Uklękła w ostatniej ławce i pochyliła swoją małą główkę. Pozostawała tam chwilę, po czym wychodziła i z radością dołączała do grupy. W szkole Sandra miała dobre wyniki. Lubiła malować, grać na pianinie i biegać na bieżni. Gdy miała 12 lat, zaangażowała się we wspólnotę papieża Jana XXIII. Grupę ludzi, którzy pomagają najuboższym i najsłabszym. W wieku 17 lat poznała Guido, a rok później oboje zaczęli się spotykać. Razem uczęszczali do grupy młodzieżowej przy parafii. Dużo rozmawiali o życiu, o wartościach, o miłości i powołaniu. Planowali się pobrać. Jako osoby wierzące postanowili przeżyć okres narzeczeństwa w czystości. W tym czasie bardzo pogłębiła się jej relacja z Panem Jezusem. Mimo wielu obowiązków, zajęć pozalekcyjnych, a przede wszystkim posługi swoim podopiecznym, każdego dnia znajdowała czas na adorację Najświętszego Sakramentu. Nie zapomnę nigdy poranka 29 kwietnia 1984 roku. Wtedy dotarła do mnie informacja, że Sandrę, idącą ze swoim narzeczonym na spotkanie wspólnoty, potrącił samochód. Rozpoczęła się walka o jej życie, modlitwa i pytania do Boga. Dlaczego ona? Dlaczego tak szybko? Dlaczego? Nie udało się jej uratować. Odeszła kilka dni później. Byłam bardzo smutna i przygnębiona. Odpowiedź o sens tak wczesnej śmierci Sandry otrzymałam w dniu pogrzebu, kiedy usłyszałam słowa: Sandra zrobiła to, po co ją Bóg posłał. A co takiego zrobiła? Wypełniła powołanie do miłości. Bardzo kochała Boga i drugiego człowieka. Już po śmierci Sandry znaleźliśmy jej pamiętnik. Sandra pisała tak: póki co mogę powiedzieć tylko tyle. Wybieram Ciebie. Wydaje mi się, że z upływem czasu moje postanowienie staje się mocniejsze. Teraz przyszedł czas na przyjęcie całego Chrystusa i radykalną zmianę. Teraz bardzo się cieszę. Bardzo chcę iść tą drogą. Ale kiedy początkowy zapał przygaśnie, zawody staną się trudne. Potrzeba więc modlitwy. Tylko wtedy, gdy moja wiara będzie prawdziwa, uda mi się doprowadzić do końca to, czego Ty chcesz ode mnie. To, do czego mnie wezwałeś. Bo już teraz wiem, że życie to coś więcej. Matko, która nas znasz, z dziećmi swymi bądź, Synem Ty, z nami.
Druga tajemnica radosna to tajemnica nawiedzenia świętej Elżbiety. Tajemnica ta mówi nam o gotowości do pomocy drugiemu człowiekowi. Gotowości, która wypływa z przeświadczenia, że życie to coś więcej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Popatrzmy na ekran i poznajmy historię błogosławionego księdza Jana Machy. Błogosławiony Jan Macha. Wszędzie było go pełno. W szkole działał w kółku literackim, w parafii w Żywym Różańcu. Z chorzowskim klubem Azoty dwukrotnie wywalczył wicemistrzostwo Polski w piłce ręcznej. W międzyczasie chętnie spotykał się z przyjaciółmi. Hanik, Janek, a później ksiądz Jan. Ot, normalny chłopak. A jednak bliskich nie zdziwiła jego decyzja wstąpienia do seminarium. Tam zarażał nas swoją radością i gorliwością. Podczas święceń kapłańskich z ust biskupa usłyszał słowa, które miały okazać się prorocze.
Kapłan musi być gotowy na wzór mistrza oddać życie za swoje owce. Przepełniony radością ksiądz Jan nie myślał jednak, że droga od ołtarza na męczeński szafot śmierci okaże się tak krótka. Niedługo po święceniach wybuchła II wojna światowa. Zawsze aktywny i zaangażowany Hanik łączył posługę duszpasterską z pomocą potrzebującym. Spowiadał, katechizował, podnosił na duchu, głosił kazania, a przede wszystkim się modlił. Mama tak o nim mówiła. Janek miał złote serce. Nigdy mi złego słówka nie powiedział. Czuły był na nędzę ludzką. Umiał pocieszyć w smutku i rozweselić wszystkich. Gdy wszystkie plany legły w gruzach, on szedł dalej. Klękał przed Najświętszym Sakramentem, długo się modlił, a później wstawał, by napełniony dobrem, to dobro dalej czynić. To wszystko nie mogło ujść uwadze gestapo. Ksiądz Jan doskonale zdawał sobie sprawę, że mieli go na oku. Ale nie dał się zastraszyć i ani na chwilę nie przestał pomagać potrzebującym. Po aresztowaniu umieszczono go w więzieniu. Katowany nie wydał nikogo. Co więcej, znajdował siłę, aby być wsparciem dla osadzonych z nim więźniów. Z nitek wyciągniętych z siennika uplótł różaniec, do którego przywiązał krzyżyk zrobiony z drzask odłupanych od stołu. W jednym z więziennych grypsów pisał: pierwsza prośba, którą do was kieruję, to modlitwa. Druga – modlitwa. Trzecia – także modlitwa. Jak długo tu jestem, nie narzekałem na swój los, ale wszystko znoszę z poddaniem się woli Bożej. W ostatnim liście do rodziny znajdziemy słowa: umieram z czystym sumieniem. Żyłem krótko, lecz uważam, że cel swój osiągnąłem. Nie rozpaczajcie. Wszystko będzie dobrze. Bez jednego drzewa las lasem zostanie. Bez jednej jaskółki wiosna też zawita. A bez jednego człowieka świat się nie zawali. Zginął, licząc zaledwie 28 lat. Kapłanem był 1257 dni. Nie zmarnował żadnego z nich. Wiedział, że życie to coś więcej. Matko, która nas znasz, z dziećmi zbyli bądź, na drogach nam nadzieją świeć, Synem Twym z nami idź. Tajemnica trzecia, narodzenie Pana Jezusa. To tajemnica przyjęcia woli Bożej, tajemnica zrozumienia, że przyjęcie Jezusa Chrystusa do swojego życia to zrozumienie, iż życie to coś więcej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Spójrzmy teraz na ekran i poznajmy historię świętej Marii Goretti. Święta Maria Goretti. Nie jest to prosta historia. Ból i cierpienie łączą się z radością i wdzięcznością Panu Bogu. Ale chcę Wam dziś opowiedzieć o mojej kochanej Marysi, o moim małym kwiatuszku, o miłości mojego serca. Żyliśmy skromnie. Ciężko pracowaliśmy, by zapewnić dzieciom wszystko, czego potrzebowały. Najbardziej zależało nam na tym, by poznały i pokochały Pana Boga. Marysia już jako czterolatka, ciągnąc mnie za fartuch, mawiała: Mamo, ja chcę przyjmować Pana Jezusa do swojego serca tak jak Ty. Kiedy Maria miała 9 lat, nasze życie bardzo się zmieniło. Mój ukochany mąż i ojciec naszych dzieci zaraził się malarią i zmarł. Marysia musiała błyskawicznie dojrzeć do nowej roli. Przyjęła obowiązki domowe i opiekę nad młodszym rodzeństwem. Gdy skończyła 11 lat, spełniło się jej marzenie i została posłana do pierwszej komunii świętej. Bardzo przeżyła ten moment i ze łzami w oczach podzieliła się ze mną pragnieniem, że chce być cała dla Boga i zachować dla Niego swoją czystość. Niestety w domu Maria nie mogła liczyć na spokój. Dojrzewający syn sąsiadów, Alessandro, często ją zaczepiał, mówił do niej w dwuznaczny sposób. Aż nadszedł dzień, kiedy doszło do tragicznych wydarzeń. Niespełna 12-letnia Maria była sama w domu. Gdy sąsiad Alessandro dowiedział się o tym, wszedł do naszego domu i zamknął za sobą drzwi. Kiedy próba pohańbienia Marii nie powiodła się, Alessandro w przypływie agresji chwycił za nóż
zadając jej kilkanaście ciosów. Ciężko ranną Marię przewieziono do szpitala w Nettuno, gdzie lekarze walczyli o jej życie. Po wielogodzinnej operacji Marię odwiedził w szpitalu kapłan. Przed przyjęciem komunii wyznała mu ostatkiem sił, że z całego serca przebacza Alessandrowi. Chcę go spotkać kiedyś w raju, powiedziała. Niedługo potem Marysia odeszła. Alessandro został wkrótce osądzony i skazany na 30 lat więzienia. Odbywając karę, nawrócił się i świadomie pokutował za wyrządzoną krzywdę. Pojawił się również na mszy beatyfikacyjnej Marii. Nosił w sobie głębokie poczucie, że jego nawrócenie dokonało się dzięki jej wstawiennictwu. Taka była moja córka, kochana Marysia, święta Maria Goretti. A była właśnie taka, ponieważ odkryła, że życie to coś więcej. Matko, która nas znasz, z dziećmi swymi bądź, na drogach nam nadzieją świeć, Synem Twym z nami. Tajemnica czwarta, ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej. Ta tajemnica mówi nam o tym, że wszystko, co mamy, jest od Boga i dla Boga. I kiedy to zrozumiemy, że nasze życie to coś więcej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Popatrzmy na ekran i poznajmy historię błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Błogosławiony Stefan Wyszyński. Stefan urodził się w momencie, kiedy Polski nie było na mapach świata. Wzrastał razem z Polską. Kiedy osiągał dorosłość, Polska odzyskiwała niepodległość. Jako nastolatek należał do tajnego harcerstwa. Tam go poznałem. Zawsze poważny, choć często uśmiechnięty. Chętny do każdej pracy. Chyba nigdy nie odmówił nikomu, kto potrzebował pomocy. Był zawsze blisko Boga. Nigdy nie wstydził się o Nim mówić. Zawsze przed posiłkiem potrafił się przeżegnać i odmówić krótką modlitwę. Często widziałem go z różańcem w ręku. Bardzo kochał Maryję, swoją drugą matkę, bo ta mama ziemska zmarła, gdy miał 10 lat. Nie byliśmy zaskoczeni, kiedy postanowił zostać kapłanem. Tuż przed święceniami diakon Wyszyński ciężko zachorował, omal nie umarł. Jego koledzy zostali księżmi, a on w szpitalu walczył o życie. Nie przepowiadano mu długiego życia. Gdy kościelny w zakrystii zobaczył diakona Stefana Wyszyńskiego tuż po wyjściu ze szpitala, powiedział: proszę księdza, z takim zdrowiem to raczej trzeba iść na cmentarz, a nie poświęcenia. Ze swoją pierwszą, prymicyjną mszą świętą przyjechał na Jasną Górę. Pamiętam, że tak mówił: chciałem mieć matkę, aby stanęła przy każdej mojej mszy świętej, jak stała przy Chrystusie na Kalwarii. I z Maryją szedł przez swoje życie jako ksiądz, biskup, prymas Polski. Miał ją w sercu zawsze, w czasie wojny i okupacji, w czasie prześladowań i więzienia, w czasie mszy świętych i spowiedzi, w czasie spotkań i odpoczynku. Wszystko stawiał na Maryję. I ona nigdy go nie zawiodła. Nigdy. Księdzu Stefanowi zależało na młodych. Zawsze z nimi trzymał, szukał młodych i zauważał ich potrzeby. Troszczył się o nich. Już jako prymas Polski mówił do młodych: tylko orły szybują nad graniami i nie lękają się przepaści, wichrów i burz. Musicie mieć w sobie coś z orłów. Serce orle i wzrok orli ku przyszłości. Musicie hartować ducha i wznosić, aby móc jak orły przelatywać nad graniami w przyszłość naszej ojczyzny. Będziecie wtedy mogli jak orły przebić się przez wszystkie dziejowe przełomy, wichry i burze, nie dając się spętać żadną niewolą. Pamiętajcie, orły to wolne ptaki, bo szybują wysoko. Pamiętajcie, że i wy jesteście z pokolenia orłów. W ramionach jasnogórskiej Pani, waszej najlepszej matki i królowej Polski, szybujcie wysoko ku przyszłości ojczyzny i Kościoła. Prymas Wyszyński jest przykładem tego,
że własnymi siłami niewiele możemy zdziałać. Ale jeśli Bóg powołuje mnie do jakiegoś zadania, to także daje odpowiednie siły. Wystarczy mu tylko zaufać i dać się prowadzić. Postawcie wszystko na Maryję, tak jak prymas Stefan Wyszyński, a doświadczycie tego, że życie to coś więcej. Matko, która nas znasz, dzieci swymi bądź, na drogach na nadzieją świeć, Synem Twym z nami. Słuchajmy się teraz w pieśń, która zainspirowana jest słowami kardynała, błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wszystko stawiam na Maryję. Pokalana, raz chyba za tysiąclecia, przed Twym pionem na kolana, wszystko stawiam na Maryję. Raz chyba za tysiąclecia, przed Twym pionem na kolana, wszystko stawiam na Maryję. Jak serce swoje, po Bogu pierwsza jest mi ojczyzna. Prymasie wielki, to słowa Twoje, prawdziwy Polak, to samo wyznam. Gdyby nie mądrość życia Twojego i zawierzenie Bożej miłości, nie byłoby Jana Pawła II. Polsko przez wieki niszczona, Polsko Wojtyły i Wyszyńskiego. Nikt wiary świętej w nas nie pokona. Chwalę przy Bogu zmartwychwstałego. Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie. Królowo Polski chroni nas swą mocą. Odwagi Polsko zwycięstwo. Ciemną nocą.
Raczmy masę tysiąclecia przed tym tronem na kolanach. Wszystko stawiam na Tajemnica piąta, odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Tajemnica, która daje nam sens, że odnalezienie Chrystusa w swoim życiu to zrozumienie, że życie to coś więcej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś które niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego Franciszka, pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj.